Szczęść Boże, witajcie w trzecią niedzielę czerwca na Ewangelii po katolicku i ubogiej.pl. Witają Was ksiądz Krzysztof i Marta. Witamy Was serdecznie w naszej serii... Szczęść Boże. Witamy Was w naszej serii Obecności Obecności. To już trzecie nasze spotkanie w tym roku i w ogóle jakiekolwiek, no bo to ta seria ma dopiero 3 odcinki i to przedostatni właściwie, bo jeszcze nam zostanie 4 na za tydzień. No i tak, za nami już kilka tematów, za nami już temat tego, żeby w ogóle chodzić w tej Bożej obecności. Mówiliśmy sobie o nim w pierwszym odcinku. Mówiliśmy o szczególnym przestrzeni, gdzie jest Pan Bóg obecności, jakim są sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystia. A teraz przyszedł czas na drugiego człowieka, a zwłaszcza kapłanów i osoby Panu Bogu poświęcone. Ale zanim może zaczniemy, to pomódlmy się. Proszę. Tak jest, taki był plan. Tylko chciałem najpierw powiedzieć, jaki jest przed nami rozkład jazdy. Ale oczywiście teraz modlitwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, w Twoim przenajświętszym sercu. Uwielbiamy Cię w tym, że przez to serce dajesz nam szczególną obecność, dajesz nam doświadczać tego, że jesteśmy kochani, chciani przez Ciebie, że Ty chciałeś pozostać z nami, zwłaszcza w sakramentach, chcesz być w swoim Kościele, ale też możemy Cię spotykać w drugim człowieku, zwłaszcza w kapłanie, tym, który jest, jak to mówił święty Jan Maria Wianney, że kapłaństwo jest miłością Twojego serca. Dziękujemy Ci za ten dar obecności, dziękujemy Ci za to nasze kolejne spotkanie, które właśnie rozpoczynamy, i prosimy Cię, prowadź nas przez to rozważanie. Dawaj nam Twojego Ducha, dawaj nam doświadczać Twojej obecności w naszym życiu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Zapraszamy więc Was do kolejnego spotkania. Cieszymy się, że możemy tutaj właśnie na naszych stronach, na Ewangelii po katolicku i ubogiej.pl spotykać się z Wami. Cieszymy się z tego, że przyjęła się ta seria dobrze wśród Was, tak przynajmniej odbieramy to. Piszecie komentarze niektórzy z Was pod tymi filmami, że Wam ta seria pomaga. Widać po wyświetleniach, że nawet całkiem jest ich sporo, mimo tego, że jest w kilku miejscach, to tych wyświetleń jest sporo i na ubogiej.pl, i na Ewangelii po katolicku. Więc się cieszymy, bo to po to jest to, te spotykania się. A teraz temat na dziś. Temat na dziś to Boża obecność, która jest w drugim człowieku, a z takim szczególnym akcentem powiemy sobie o kapłaństwie. Tu mamy też dzisiaj cytaty ciekawe. Cytaty cytatami, ale zafascynowałam się pewną książką, tak w kontekście jeszcze uroczystości Najświętszego Serca. Tak, bo to jesteśmy akurat kilka dni po uroczystości dzisiaj. Jakoś tak się fajnie składa, tak nie? Się to Boże ciało, więc tak. Eucharystia, tutaj Najświętsze Serce, Najświętsze które jest serce. Szczególnie też Dzień Uświęcenia Kapłanów, to przecież też był. No właśnie, otóż to. No i zafascynowałam się bardzo mocno taką książką, która nosi tytuł Najświętsze Serce Jezusa a Kapłaństwo. Pewnej siostry wizytki, matki Ludwiki Małgorzaty Claret de la Touche, zdaje się. Wow, o matko. No i to jest, muszę powiedzieć, ciekawa lektura, którą polecam już z góry, bo nie przeczytałam jej oczywiście całej jeszcze, ale wszystkim kapłanom. A to chociażby z takiego względu, że kim jest w ogóle matka Ludwika warto Małgorzata? Bo myślę, że to nie jest takie oczywiste. Warto powiedzieć, dlatego że jak wiemy, Najświętsze Serce Jezusa, ta cała uroczystość wzięła się stąd, że Pan Jezus sam chciał takiego święta i mówił, prosił o to święto Małgorzatę Marię Alacoque. Dokładnie tak. To pamiętam, ta jest znana bardzo. To wszyscy znają, ale właśnie matka Ludwika Małgorzata również dostała takie specjalne zadanie, które jest jakby kontynuacją tego zadania, które miała Małgorzata Maria Alacoque. Dokładnie tak. Właśnie ze szczególnym akcentem na kapłaństwo. No i właśnie w tej książce
na samym początku matka Ludwika pisze, że kapłan to arcydzieło nieskończonej miłości, w sensie Bożej miłości, Jezusowej miłości. Taki tytuł nosi część pierwsza tej książki. Mhm. A w jednym z jej rozdziałów o tym, że miłość nieskończona kształtuje kapłana, siostra Ludwika Małgorzata pisze tak. Posłuchajmy. Gdy pierwszy człowiek zgrzeszył, miłość Boża nadal spływała z niewyczerpaną hojnością na wszystkie stworzenia i objawiała się kolejno lub też zarazem, bądź jako miłość odnawiająca, utrzymująca i ożywiająca, bądź jako miłość, która się opiekuje, przebacza i czeka, bądź jako miłość, która odkupuje, oczyszcza i zbawia. A oto po wielu wiekach Słowo Ojca, miłość wcielona, Odkupiciel świata, Pan Jezus ukazał się przejściowo na ziemi. Kosztując życia ludzkiego, poznał on doświadczalnie, jak słabym jest człowiek. Odczuł jego potrzeby i podniósł z upadku to swoje stworzenie. Ale nade wszystko Pan Jezus umiłował. Tę ludzkość upadłą, z którą się tak ściśle zjednoczył, Chrystus ukochał miłością wprost niepojętą. Aż dnia pewnego, gdy najświętsze serce Jego wezbrało przypływem nieskończonej miłości, postanowił stworzyć istotę, która mogłaby Jego dzieło dalej prowadzić i zaspokajać potrzeby dusz ludzkich, istotę, która by pomagała człowiekowi, podtrzymywała go, oświecała i zbliżała do Boga. Stworzył kapłana. Kapłana to arcydzieło nieskończonej miłości serca swojego, obdarzył Pan Jezus współudziałem w swojej potędze oraz złożył w jego sercu te skarby poświęcenia, gorliwości i miłosierdzia, jakie przepełniały jego własne serce. Przyznam, że jak słyszałem po raz pierwszy te słowa, to wydawało mi się, że to Matce Bożej będzie za chwilę. Jakoś tak jak to czytałaś, to że stworzył to stworzenie, a to kapłanie, to o tych, których mamy tak blisko tak naprawdę. I którzy, no właśnie, po co są dani ludziom, żeby dawać ludziom obecność Boga. Ale właśnie to nie tylko ksiądz jest do tego, żeby dawać tą obecność przez sakramenty, przez jakiś taki zewnętrzny sposób, ale sam przecież jest, można powiedzieć, sakramentem. W momencie święceń kapłańskich mamy okazję teraz o tym posłuchać w ramach serii Siedmiu Wspaniałych. Może akurat ktoś z Was też słuchał już tych odcinków. Teraz było o święceniach biskupich, będzie o święceniach prezbiteratu i diakonatu. Dokonuje się szczególna przemiana, że Chrystus sam staje się obecny. Chrystus jako ten, który jest pasterzem, kapłanem, który jest nauczycielem, jest obecny w kapłanie, w biskupie, tym, który zostaje posłany. To jest coś więcej niż tylko jakieś sprawowanie funkcji, wykonywanie urzędu, ale to jest rzeczywista obecność. To jest tak, jak mamy przeistoczenie chleba i wina na ołtarzu, mocą sakramentu święceń ksiądz wypowiada słowa konsekracji, chleb i wino zmieniają się w ciało i krew Pana Jezusa. Tak samo w momencie święceń kapłańskich to ciało i krew człowieka zmienia się w ciało i krew kapłana. Dusza doświadcza przemienienia swego rodzaju. Już nigdy nie jest taka sama, ma niezatarte znamie, które sprawia, że Chrystus jest obecny w kapłanie jako ten, który jest głową, tym, który kieruje, który ma też władzę duchową nad Kościołem. No nawet biorąc pod uwagę tę książkę, o której przed chwilą mówiłam, aż 29 razy matka Ludwika pisze o tym, że kapłan jest drugim Chrystusem. Tak, te słowa Alter Christus, które słyszymy, drugi Chrystus. Ktoś powie, to może taka pobożna wypowiedź, drugi Chrystus, to wszystko. Jest takie jedno czytanie w godzinie czytań. Nie pamiętam już teraz autora, ale tam jest, mówi, nigdy nie patrz na zewnętrzną postawę diakonów, prezbiterów czy biskupów. Tam było w ramach Chrztu Świętego, ale jaką mają misję, co czynią w tym momencie. Oni to robią, to Chrystus sam działa przez swoje sługi. Oczywiście to jest oparte na jakiejś naturze człowieka, konkretnego człowieka, z jego przywarami, jego charakterem, jego dobrymi i też złymi stronami, ale jednak działa ten sam Chrystus, ten sam Bóg skutecznie działa poprzez niego, jest w nim obecny. I czasami jest coś takiego w wiernych, ja też to doświadczam, od nie jednej osoby nawet można powiedzieć, że ludzie coś w księdzu wyczuwają,
że w księdzu, nawet nie chodzi o to, że to, czy on jest bardziej święty, czy nie, że, ale w każdym księdzu jest coś takiego, że ludzie, taka tajemnica, która ludzie czują tego Pana Jezusa. Mm-hmm. Nawet nie chodzi o to tajemnicę, że to, nie wiem, że to jest takich, nie wiem, bo nie wiem, bo tak nam się socjologicznie ułożyło, że to jest ksiądz, no, no i tak ten, coś w tym księdzu, ale to tak w jego osobie coś jest. Jest ten ogień w oczach gdzieś tego sakramentu święceń. Taki pierwiastek szczególny. Coś w tym jest. Nie da się tego do końca opisać i dlatego ludzie przychodzą do księdza jak do Pana Jezusa, nie? To nawet małe dzieci czasami mówią, nie? Na księdza Pan Jezus, na siostry zakonne czasami mówią, że to Maryja. Spotkałem się z takimi gdzieś rzeczami. Ale tak dzieci mówią czasami, że to Pan Jezus na księdze, nie? To jest takie ciekawe, nie? Że dziecko ma jakieś takie wyczucie, że to jest... Mhm. Wiadomo, to jest może jakieś dziecinne, może przez błąd, ale coś może to jest to ta wiara, wyczuwa Jego obecność. Skoro to właśnie w momencie słów konsekracji już działa sam Chrystus, to już jest moment każdego sakramentu, to już nie kapłan swoimi słowami, swoją mocą, nawet są takie filmy, które pokazują, czym jest Eucharystia, nawet teraz jakiś ostatnio też krąży po internecie taki nowy film i właśnie zawsze w tym momencie konsekracji jest jakby ksiądz znika i wtedy widać tego Pana Jezusa, który odprawia mszę świętą, nie? Że On jest obecny w kapłanie, po to, żeby właśnie był tym dobrym pasterzem, żeby pasterz dobry był wśród swoich owiec, bo Chrystus chce być obecny wśród swojego ludu i potrzebuje teraz ludzkich dłoni, ludzkich nóg, ludzkich oczu, ludzkich uszu, ludzkiego języka, ludzkiego serca, którym będzie przekazywał swoją obecność. Jest obecny przez sakramenty, ale kapłan też jest schodzącym żywym sakramentem, żywą obecnością Chrystusa. To wielkie, wielkie wyzwanie dla nas księży. No jest taka pieśń, w seminarium śpiewaliśmy: w eucharystycznym sercu Twym prośbę o Jezu moją złóż, skoro kapłanem mam być Twym, kapłańskie serce we mnie stwórz. I to jest rzeczywiście taka prośba klerycka, która powinna nam towarzyszyć, tym, którzy się przygotowują do kapłaństwa, że to nie tylko mocą sakramentu, ale też kapłańskie serce mieć. To ma być już serce, które już myśli innymi kategoriami, też inaczej patrzy na świat, które no jest tak bardzo podobne do serca Jezusa, że się wtedy czuje, że to jest ksiądz. Nawet jak on jest, może nawet być totalnie, nie wiem, ubrany, nawet bez sutanny, będziesz czuć po jego, bo to nie, ostatecznie nie sam strój. Strój jest bardzo potrzebny i dobry, ale nie ostatecznie sam strój stanowi o kapłaństwie, nie? Pamiętam, jak też rodzice mówili mi, że nie szata, lecz rozum, jeszcze dziś bym dodał jeszcze serce, zdobi człowieka. Tak samo tutaj serce kapłańskie stanowi to, przecież mamy nawet Maksymiliana Kolbego, który jest, widzimy czasami, przedstawiany jest też w tym stroju więziennym, nie? A jednak to był kapłan, on nie miał habitu, nie miał brody, nie był ubrany w tę szatę zakonną, a jednak był świętym kapłanem, nie? Bo to jest coś więcej. I on był tam potrzebny też w tym Auschwitz. Potrzebna była jego obecność, potrzebne było po to, żeby Chrystus tam był obecny. Pan Bóg zawsze w tych różnych więzieniach, kiedy były II wojna światowa czy coś, zawsze gdzieś tych kapłanów posyłał, bo Pan Bóg chce być obecny pośród swojego ludu. I nawet czasami myślimy, po co jakiś taki ksiądz w takim miejscu, nie? Po co to takie jest? Bo tam chce Chrystus być obecny. Tam, gdzie On chce być obecny, tam posyła kapłanów. Szczególnie. A wiadomo, On jest wszędzie, tak? Jak się pomodlisz, też jest, tak? Ale przez kapłana jest szczególnie, bo możesz w nim spotkać Chrystusa w kapłanie. Niesamowite, niesamowite, wielkie wyzwanie. Dlatego tu ksiądz Blachnicki, to pamiętam z filmiku mojego na prymicję, tam jest takie słowa księdza Franciszka Blachnickiego, klerycy umieścili w cytacie, że kapłan jest przede wszystkim dla sprawowania Eucharystii. Reszta jest tylko dodatkiem, bo ma służyć Bożej obecności, ma być sam Bożą obecnością. Te dwa sakramenty naraz muszą się tak nawzajem przenikać i jedno jest dla drugiego. Kapłan jest dla Eucharystii, Eucharystia dla kapłana. Nawet to gdzieś w tych zapiskach było coś o tym kielichu. Pamiętasz może? Tak. To Pan Jezus mówi do Ludwiki Małgorzaty: moje serce jest kielichem mojej krwi. Powtórzył mi jeszcze raz Jezus: jeśli kto ma prawo pić z tego kielicha, to przede wszystkim mój kapłan, który codziennie podnosi ten kielich do swoich ust. Niech zbliży się do mojego serca i pije. Zapiski intymne. Z 1 i 10 czerwca 1902 roku. Trochę lat temu było.
ponad 100 lat. Niezwykłe właśnie kapłaństwo dla Eucharystii, czyli sakrament obecności Chrystusa, który służy tej szczególnej obecności w Eucharystii. To mi się zawsze jakoś tak kojarzy i też lubię w taki sposób, jak jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, jak kapłan ubiera tuwalnie, to się nazywa tuwalnie, chociaż niektórzy mówią potocznie tuwalnie, tam walnie. Tak, zakłada tuwalnie na siebie, czyli to taki drugi materiałowe coś ładnie ozdobione coś. I błogosławi Najświętszym Sakramentem. Pamiętam, zawsze mi się podobało, jak księża robili to w taki sposób, że mowali się za tym Panem Jezusem, żeby to było tak połączone, ta monstrancja z nimi, aby to była twarz Jezusa w wysokości ich twarzy. Staram się też zawsze tak robić, próbuję się ukrywać za Panem Jezusem i tak błogosławić, nie? Że to jest, te dwa sakramenty są tak bardzo ze sobą zjednoczone. Tylko kapłan bez Eucharystii nie ma racji bytu, nie ma sensu. I tak naprawdę nie ma nic bardziej potrzebnego dla kapłaństwa. Eucharystia to jest jedyny, tak jak ksiądz Blachiński powiedział, to są bardzo mądre słowa. No rzeczywiście, nie? Bo jakby wszystkie inne rzeczy są w stanie zrobić wszyscy inni też, nie? Można powiedzieć. Znaczy, tak, no wiadomo, znaczy, myśląc Eucharystię, mam na myśli też inne sakramenty. Sakramenty, tak, ale nawet chrzest może przecież ochrzcić ktoś świecki też, nie? Więc to, ale Eucharystia i spowiedź, nie? Przepowiadanie słowa, głosić słowo też można, wiadomo, może nie w czasie liturgii, ale przecież ewangelizować ma każdy, nieść Pana Jezusa ma każdy. Ale no właśnie, mówimy tutaj o kapłaństwie, o szczególnej obecności. A co z osobami konsekrowanymi? To też szczególny rodzaj obecności, ale chciałbym tutaj też to poruszyć troszeczkę szerzej, bo konsekracja właśnie tak naprawdę... A to jest bardzo ciekawy wątek. Konsekracja tak naprawdę nas wszystkich dokonała się w sakramencie Chrztu Świętego i osoby konsekrowane nie mają osobnego sakramentu, bo tutaj mamy właśnie, w jaki sposób jest kapłanie, wiemy, bo jest sakrament święceń i on tutaj sprawia, że Chrystus jest obecny w inny sposób, też jako ten, który służy jako głowa Kościoła. A każdy z nas został konsekrowany w momencie Chrztu Świętego. I osoby, które są konsekrowane, poświęcone Panu Bogu, nie bazują na osobnym innym sakramencie, tylko, tak jak mówią też dokumenty Kościoła oczywiście, na sakramencie Chrztu Świętego, Bierzmowania i Eucharystii, to jest sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. I zadaniem każdego człowieka, a zwłaszcza osoby konsekrowane, jest uobecniać Pana Jezusa. Jest dawać Go światu. Kapłan jest oczywiście posłany, ale nie możemy tej obecności Pana Jezusa zostawić tylko dla kapłanów. To Kościół jest tak naprawdę sakramentem obecności Chrystusa. Kościół jako całość. My wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni, bierzmowani, napełnieni Duchem Świętym, mamy być takim zaczynem Królestwa Bożego w świecie. Mamy być Chrystusem pośród świata. My, Kościół. Osoby konsekrowane to osoby, które szczególnie wybierają tą drogę pójścia za Panem Jezusem, żeby być takim jeszcze bardziej wyrazistym znakiem. To jest bardzo potrzebne, nie? Znamy to przypowieść Pana Jezusa o soli, która nie może zwietrzeć, nie? To jest o kapłanach, osobach konsekrowanych szczególnie, ale też o każdym człowieku, który jest ochrzczony. Każdy z nas powinien być solą ziemi i światłem świata, być obecnością Pana Jezusa w świecie. I ważne, żeby umieć dostrzegać tą obecność. Dlatego też, wiadomo, osoby, które są poświęcone Bogu, witamy szczególnie, mówiąc, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w tym kapłanie, tej siostrze zakonnej, tej osobie oddanej Bogu, ale też, czy szczęść Boże, ale w każdym z nas tak naprawdę jest Pan Jezus. I to jest, myślę, że bo moglibyśmy ten odcinek zrobić taki o tych księżach, nie? Tak zobaczyć, czy księża tak mają, wiemy, że tak jest, no wiadomo. Fajnie mają. Tak, no i modlimy się za nich, że tak mieli, a co to dla nas wniesie? A tak naprawdę dla nas wszystkich to jest wielkie zadanie być świętymi, czyli tymi, którzy niosą Boga w sobie, którzy są Jemu poświęceni, Jemu oddani, konsekrowani dla Boga, umocnieni Jego obecnością. Czyli ten trzeci odcinek już jest trochę wprowadzeniem, to będzie w czwartym. My mówimy dzisiaj, że to ma być w nas, że mamy być światłem świata, że każdy z nas ma nieść Chrystusa, że mamy być Jego obecnością w świecie przez miłość. To też w uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa było bardzo mocno. To jest w ogóle taki
szczególne dla mnie święto, uroczystość. Ja też bardzo lubię. Jakoś od dziecka ta pobożność mnie jakoś tak ciągnęła. Tam było też mowa o tym. O tym, żeby być miłością przez to właśnie. I zresztą Pan Jezus też mówi na ostatniej wieczerzy. Po tym poznacie, że jesteście moimi uczniami, gdy będziecie się wzajemnie miłowali. Czyli gdy będzie miłość Boga i drugiego człowieka, gdy będzie w tym momencie ta jedność, harmonia z Bogiem, drugim człowiekiem, wtedy będzie świętość. I wtedy będą ludzie widzieli Boga w nas i będą też przez to przychodzili do Niego. W taki sposób się nawraca. To ludzie muszą w tobie sami zobaczyć Boga i On ich pociągnie wtedy. Jak ty będziesz miał Boga, to ty nie musisz nawet o tym mówić na zewnątrz. O tym Pan Jezus bardzo mocno w tamtym tygodniu, tak, ktoś oglądał hasztagi, to mógł usłyszeć też o tym. W Ewangeliach było dużo o tym mowy, że Pan Jezus pokazywał, jaki jest cel przykazań, że nie chodzi o zewnętrzną fasadę, tylko o to, co jest wewnątrz, prawdziwą wartość życia, wszystkich przykazań, że nie masz tylko zewnętrznie ich zachowywać albo pewne rzeczy nie robić, ale żeby się rzeczywiście smak. I to jest też wezwanie dla nas, żeby rzeczywiście być w Bogu, chodzić w Jego obecności, przez to, że no właśnie, to o tym będzie więcej w następnym odcinku, ale chciałem jeszcze jeden temat krótko tutaj poruszyć. Mówimy o tym, że w księżach jest, że w nas jest, ale jeszcze ważne jest, żeby umieć jeszcze zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku, zwłaszcza w tym ubogim, który jest głodny, który jest spragniony, który jest nagi, w więzieniu, chory. To, co mówi Pan Jezus. Jeżeli tym ludziom usłużyliście, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Więc obecność Chrystusa tak naprawdę jest też ubogi. To chyba Matka Teresa mówiła, czy to jakiś inny święty. Chyba jakiś inny święty. Nie pamiętam kto, ale któryś ze świętych tak mówił. Że obecność Chrystusa w ubogich jest taka sama jak w Najświętszym Sakramencie. Zobaczcie, każdy z nas, chociaż dzisiaj to różnie z tą komunią podchodzą ludzie, ale no raczej byśmy się tak, nie wiem, na Eucharystii, to byśmy tak bali się jakoś tak tego Chrystusa pominąć. Chociaż to i tak coraz mniej ludzie mają wiarę, ale ci, którzy chodzą do kościoła, patrzmy na tych, nie? Mhm. Pobożni tacy, nie? To patrzą na tego Chrystusa rzeczywiście, no tu jest Pan Jezus, to trzeba klękać, nie? Tutaj trzeba służyć, trzeba pięknie ten i kadzić, to wszystko zrobić, to wszystko tak, chociaż czasami gdzieś tam pewnie sami gdzieś sobie też kadzimy, bo kadzidło ma to do siebie, że Pan Jezus, raz do ciebie, raz do mnie. Więc tak to z kadzidłem jest, nie? Ale można wyjść z kościoła i nie zobaczyć tego samego Chrystusa w ubogim. I On powiedział, co żeście im uczynili, mnieście uczynili. Pan Jezus tak mocno się utożsamił z ubogimi tego świata, że powiedział, że to jest On. To jest On ubodzy obecny. Ubodzy tego świata, to jest też takie ciekawe stwierdzenie. Tak. No, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o bóstwo materialne. Tak, to chodzi o... No właśnie. I kto im zaniesie tego Chrystusa? Możemy się czuć tacy sprawiedliwi, tacy już święci, tacy pełni Chrystusa, obecności Chrystusa, że będziemy innymi pogardzać. Bo On nie ma, bo On się nie potrafił postarać, bo On nie jest takim katolikiem jak trzeba. Bo On co robi coś takiego i ten będziemy, bo my jesteśmy lepsi, nie? Bo mamy Chrystusa, nie? Nie, to już w tym momencie tracisz Chrystusa, kiedy tak mówisz. I to jest też to, co Pan Jezus mówi. Nie ten, który mówił, jak pięknie zasługuje, odszedł usprawiedliwiony, ale ten, który błagał o przebaczenie Boga, celnik, który mówił, bądź miłości mnie grzesznemu, ten został usprawiedliwiony. To jest takie wezwanie do autentycznej obecności Boga, odkrywania Go właśnie w drugim człowieku, nie tylko w tym pięknie ubranym kapłanie, w szaty liturgiczne, nie tylko w nas przez chrzest i my jesteśmy tacy sprawiedliwi, bo On w nas jest, ale w każdym człowieku, przez którego On przychodzi do nas, potrzebującym pomocy. On tam jest. Tam trzeba odkryć Jego obecność i Jemu przyjść z pomocą. Bo będziemy sądzeni z miłości. Ten, kto nie czynił miłosierdzia, nie dostąpi miłosierdzia. To będzie sąd z tego, Pan Jezus mówi, na końcu czasów. Więc uczyńmy uczynki miłości. Służmy Chrystusowi i w Najświętszym Sakramencie, i w kapłanie, i w drugim człowieku, zwłaszcza w tym najbardziej potrzebującym. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas. Tak, to słowa z drugiego czytania, z piątku. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle. To mnie, tak pamiętam, wtedy poruszyło. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas. Zobaczcie,
jak to jest bardzo mocno związane w tym, nie? To jeżeli ta miłość nas jest między ludźmi, to Bóg trwa w nas, że to już jest takie, że to się od razu też dzieje. Nie? My czasami myślimy, co zrobię, żeby Bóg trwał w nas, co zrobię, żeby była Jego obecność. To już jest jakieś takie, może podpowiedź, nie? Na ten odcinek już trochę, pewnie jeszcze do tego wrócimy. Może będziemy powoli lądować. Tak, bo już zaczynamy na trzeci odcinek, na czwarty odcinek wchodzić. Więc tyle, na tyle dzisiaj, niech to będzie taka zachęta do tego czwartego. Taki był też plan troszeczkę, żeby was tutaj przez te trzy odcinki troszeczkę nakręcić, żebyście na ten czwarty szczególnie czekali, co zrobić, żeby żyć w Bożej obecności. Na to pytanie sobie odpowiemy już za tydzień. Bardzo wam dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Było nam bardzo miło, że mogliśmy się spotkać i wierzymy, że chociaż odrobinę przybliżyliśmy wam tą Bożą obecność w różnych miejscach i w różnych osobach. To cóż, chyba czas na koniec, czyli prosimy o błogosławieństwo. Z wielką chęcią. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Z Bogiem. I Pa.